w dzisiejszym odcinku. No, jadą po krawędzi, szczerze mówiąc. Ale wygląda przeobłędnie. No, a co będziesz robić? Mam już jakiś skok na dzień dobry. Cześć, witam was bardzo serdecznie w 78. odcinku Elden Ring. Przypominam, że krążymy najprawdopodobniej po jednej z ostatnich lokacji, czyli po Wielkim Złotym Świętym chyba drzewie, tak to się nazywało. No i zatrzymaliśmy się na tym właśnie bossie ostatnio, także ja tu od razu wchodzę i się uczę. Tu nie ma co się zatrzymywać, nie ma co robić rozgrzewek. Ja po prostu muszę się jej nauczyć, bo ona ma co najmniej dwa komba, dwa ataki. Ja nie mam bladego pojęcia, co ja mam na nie zrobić. Dlatego no, niestety muszę się tego jakoś nauczyć. I troszeczkę no, porolować przy niej. Jeszcze to healowanie się przy atakach jest po prostu okrutne. No właśnie muszę popatrzeć przede wszystkim. Nie atakować za dużo, tylko popatrzeć. I się nauczyć jej ataków. Dobra, nie pamiętam kiedy ona robi, znaczy o ile jest jakiś faktycznie wytyczony moment tego ataku najgorszego. Tego, który ona wbija się w powietrze i zaczyna nas po prostu okładać okrutnie złym combo. Oczywiście złym dla nas. Ja wiem, że no, udało mi się raz zrobić jak ją na dystans, czyli po prostu odbiec i zrobić jakąś przestrzeń. Więc tak będę to próbował mniej więcej. Nie, ten skok to nie jest dobre. O, nie, to jeszcze nie to, dobra. To jest to. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. To jest combo nie do uniknięcia, po prostu. Ja domyślam się, że są jacyś specjaliści, którzy po prostu to robią z zamkniętymi oczami, ale ja nie mam pojęcia, co mam tu zrobić. Nie wiem. Kombinuję, uciekam, dogania. Roluję się... Trafia. Staram się nie panikrolować. Staram się, bo nie mówię, że nie panikuję, ale staram się, kuźwa, i tak mnie trafia, także... No nie wiem. Będziemy próbować, no. Może którymś razem, jakimś RNG sposobem uda się to jakoś odskoczyć od tego. Zrób unik, poproszę. Nie przyjmujemy wszystkich ciosów. Po prostu zrób unik i będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Jezu, te zamachy na 30 lat. Jedyny plus, że ją można zakrwawić, no ale to nic... Nic to nie zmienia, totalnie nic to nie zmienia. I ona ma tyle tych ciosów nie do uniknięcia dla mnie. Dobra, tu się udało jakoś zaspamować. Ja już powinienem się leczyć, coś czuję. No dalej, wbij się do góry. Jedziesz. Zobaczcie, teraz jak na złość tego nie zrobi, a chciałem, bo przynajmniej miałbym dystans delikatny. Nie, teraz chwyt. O dziwo, jeszcze mnie ani... O, jest. Ani razu jeszcze mnie nie chwyciło. Dobra, nie... Dobra, chwyciłem tylko to ostatnie, ale nie mam pojęcia tak naprawdę, co ja tu zrobiłem. Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, chyba za kuźwa zobaczę powtórkę, będę analizował. Jak to wyszło? Kuźwa, źle. Źle, bardzo źle. No nic, uczymy się. Ja cały czas mówię, ja też mam... No, po prostu czuję to, że to nie wszystko, co ona ma do pokazania. No mam takie wrażenie, po prostu gram już trochę w tych gier z From Software. Jesteśmy pod koniec, jest to boss, który sobie spaceruje. Jest potężna, ale spaceruje. I ja czuję, że po prostu jak się odpali później, to będą niezłe jaja. No, rób unik! Ty debilu, rób unik, jak ja cię proszę, a nie sobie stoisz, patrzysz na jej ataki. No dobra, to nic. Jedziemy dalej. Mamy cały odcinek. Specjalnie sobie zostawiłem, bo już widziałem w ostatnim, że to będą mi jaja. Mam cały kuźwy odcinek, żeby przy niej siedzieć i się męczyć. Najwyżej zrobię sobie takie informacje. Będzie w opisie najwyżej, o ile ją zrobimy, będzie w opisie czas, w którym jest zrobiona. I tyle. Jeśli ktoś przyjdzie tylko na pokonanie, o ile mówię, nastąpi taki moment, bo na razie to jest rzeź. Wczoraj było kilka fajnych prób, ale no niestety nie udało się nic z tym do końca zrobić.
Więc może i tym razem. No jeszcze jak ona spamuje właśnie tym atakiem, którego ja nie znoszę. To co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Mam powiedzieć to, że to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. No nic. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Tak myślę, czy jest coś... No nie, tarczy nie wyciągam. Przywoływać w ogóle nie będę nikogo. To jest dla mnie... Nie. Nie wiem. Nie wiem, czy mogę sobie jakoś tutaj ewentualnie wspomóc. Znaczy, jakbym już wyciągnął tarczę, to tylko i wyłącznie na ten jej skok w górę, ale no nie chcę tego robić. Bo nawet też nie mam gwarancji, czy ona mi obrony nie przełamie w sekundę. Nie wiem, coś jest kuźwa dzisiaj nie tak, ewidentnie. Gorsze, że ona ma mnie po prostu na 2-3 ataki zwykłe. Ja już nie mówię o combo. Dobra, krwawienie przynajmniej weszło. Dobra, bo energii nie mam, a ja sobie tutaj szaleję. No ale jedziesz w górę. Czuję to po prostu. Ona gdzieś przy 4 HP, czy 4, no bo tak mniej więcej ją zbijamy. Ona zaczyna to odpalać. Ta jest. Nie wiem, no jakoś też wyszło. Nie wiem, widzę, że trochę ucieczki, trochę rolowania w nią nawet. O kuźwa. Ja możliwe, że coraz mniej już się będę odzywał, bo po prostu się, no skupiam. No skupiam, żeby to zrobić, no nie zatrzymywać się na końcu przy niej na nie wiadomo ile czasu. Tylko jakoś tak w miarę rozsądnie tę walkę potoczyć i ją skończyć, po prostu. Ja jestem ciekaw, o ile kto jest ostatnim bossem, jak tam będzie wyglądała jazda, no, w złym momencie. Ja za wcześnie roluję, cały czas za wcześnie roluję. Większość ataków niepotrzebnie totalnie na siebie przyjmuję ją. Ja mówię, to co ja jej zadam, to... No, ale nie spamuj, błagam. No czemu ona to robi tak często dwa razy z rzędu? Czemu akurat ten atak? Cieszę się, że nie ten z powietrza, bo to już w ogóle by było prześmieszne. Ale no nie zmienia to faktu, że no halo. Ja bym dużo odważniej grał, ale ja po prostu nie wiem, kiedy ona chce wskoczyć, wbić się w górę i zacząć spamować. O właśnie, no właśnie tym. No właśnie tym. Nie wiem. Na razie przynajmniej żywy z tego wychodzę. Jest jakiś plus. To jeszcze nie jest jeszcze to, ale z braku laku chociaż tyle. Szkoda, że kryta jej nie mogę zasadzić w plecy, bo ona faktycznie ma kilka takich ataków, że te plecki ma wystawione. Jedziesz w górę? Nie, jeszcze nie. Robisz to. Jeszcze raz zrobisz? Jeszcze raz zrobisz? O dziwo, nie. No dalej, już z chęcią bym cię wykończył, no. I zobaczył, co jest dalej. Zobaczył, co jest dalej. Ale widzę, że na razie to jest jeszcze dalekie od tego. Dobra, po 2 ataki najwyżej. O, krwawienie. Dobra, pokaż co masz dalej. Kuźwa, jest cutscenka. Jest cutscenka. To znaczy, że to nie wszystko. Tu się zaczyna jazda, już muzyka po prostu
No, pokaż się. Już widzę, co się teraz będzie działo w ogóle. No, wygląda obłędnie. No, jadą po krawędzi, szczerze mówiąc. Ale wygląda przeobłędnie. No, co będziesz robić? Mamy już jakiś skok na dzień dobry. Szkarłatna zgnilizna. Dobra, czy ja już mogę podejść, czy jeszcze nie? Pójdź wam mać. Dobra, co, czy robisz coś jeszcze dodatkowo, czy będą podobne ciosy? Widzę, że ruchy ma bardzo podobne na razie. O, poza... Nie, to wybicie się w powietrze też. O, kuźwa, już? Nie, już myślałem, że to jest to. Bo ona się tak wbiła w powietrze. Ja myślałem, że ona znowu mi zaspamuje właśnie tym. Dobra, bo ja bym chciał się wyleczyć, wiesz? Lecz, znaczy unik, nie lecz. No kuźwa, no i po co się leczy, jak ona mi robi WHP? No, ja chcę się unik, chcę wyleczyć cokolwiek. Dobra, przynajmniej dotrwaliśmy do drugiej fazy. No co ja mam powiedzieć? Bogini zgnilizny. Bogini po prostu nie powiem czego. Naprawdę jestem masakrycznie zniszczony. I tak się cieszę, że w miarę szybko udało się dojść do tej drugiej fazy. Bo widzę, że jest tragedia. Znaczy mówię, ta pierwsza faza, ja bym tu, jest tu dużo fajnych momentów na atak, bo ja tu dużo krążę i nie atakujemy się. Ale nie wiem, w którym ono momencie chce na mnie wyskoczyć w górę i zrobić ten atak, który ja chcę po prostu zrobić dystans. I od niego uciec i... I to jest to, co po prostu mnie jakoś tak hamuje. Dobra. Podniosę moje zero run. Opłaca się. No właśnie to. To jest ten drugi. To jest ten drugi, którego nie umiem, nie nauczę się. Koniec. Czemu ja piję ten eliksir? Tamten wolałbym zostawić na tą drugą fazę. W złym momencie. Dobra, bo muszę się wyleczyć ponownie. To ona ma cały czas prawie full. Kuźwa, ile ona się tu wyleczyła. Nie, teraz to ja w ogóle nie wiem, co ja robię. Fajnie, że ją idzie tak wytrącić chociaż. No to jest też jedyne, co nas ratuje, że jeszcze ją tam trochę idzie wytrącić z równowagi. Ona już to robi? Właśnie to jest to, co mówię o tym, że trzeba że chcę zrobić dystans na nią. Że chciałbym wolą jednak ten dystans zachować. Bo tutaj, zobaczcie, byłem dosłownie pod nią. No i co ja mam zrobić? Patrzeć, jak mnie kroi na tysiące kawałków w ułamek sekundy? No chyba tak. Chyba tak to właśnie powinno wyglądać. No nic. Bardzo prawdopodobne, że im dalej ta walka będzie trwała, tym ja będę coraz ciszy podczas tej walki, żeby po prostu coraz bardziej skupiony. Żeby to wykończyć. A ja cały czas uparcie do tyłu odskakuję z tego. No, tu już jakoś wyszło niby lepiej, tylko to mogło być RNG, także... Uciekaj. No, podczas tej drugiej fazy też oczywiście się chyba lifestealowała z tego, co widziałem. O kurde. Ale fajnie, że cię się da jeszcze wytrącić też tak totalnie z równowagi. Nie, ja uciekam. No, już kuźwa czułem to, nie? Bo ani razu jeszcze tego nie odpaliła. Dobra, coś... Mniej więcej wiem chyba, o co chodzi. No, ja od tej pierwszej fazy uciekam, a drugą po prostu się roluję. I to jakoś wychodzi, ale... Zobaczymy, jak długo to będzie wychodziło. A to było ten skok? Ja myślałem, że coś innego chcesz zrobić. Dobra, muszę uciec, muszę uciec. No nie to znowu! Przestań!
Muszę się wyleczyć. Kuźwa. No ale czemu nie uderzyłeś lekko? Zrobiłem, kuźwa, lekkie uderzenie po tym ciężkim, tak jak zawsze to robię. A teraz mi, kuźwa, nie walną, no. Znaczy, ile teraz dużo straciłem niepotrzebnie. No, myślałem, że jej przerwę. Kurde, myślałem, że uda mi się ją zakrwawić. Ale niestety nie tym razem. Czemu ja skaczę zamiast robić... Nie, już po prostu robię tak głupie błędy. Skaczę zamiast robić uniki. To jest rzeź. Ja nadal nie mogę wyczuć na nią odpowiedniego zasięgu. A teraz jej nie przerwało, no. Dobra, leczę się. Ja wiem, że muszę mieć mikstury na drugą fazę, ale ja muszę najpierw tą pierwszą fazę doprowadzić do jakiegoś konkretnego końca. Aha, ona już to robi. Kuźwa, no nie wiem. Frustruje mnie ten atak, bo ja nadal go nie umiem. Nie umiem go uniknąć, po prostu. Ja sobie będę go przyjmował na papę, ile wlezie. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Może komuś pomoże po prostu uczenie się na moich błędach, jeśli ktoś będzie oglądał i szukał, ale mówię, obiecuję, jeśli uda się ją zrobić, to wrzucę oczywiście, która walka jest tą ostatnią. Będzie w opisie po prostu na dole moment walki ostatecznej. Tak, żebyście nie musieli się męczyć razem ze mną. Bo ja się męczę, ja się tu męczę dosłownie. Mówię, nie męczyłbym się, jakbym... No nie, skubana nie chcę, kuźwa, przyjąć na plecy ciosy, no. No już. No i jak ja mam uciec, jeśli ja już jestem przy niej? A żeby, kurde, ją klepać, ja muszę być przy niej. Więc, no nie rozumiem tego ataku. Dla mnie, nie wiem, nie widzę w niej jakiś sensu. Ja mam cały czas trzymać się na dystans i patrzeć na nią, kiedy ona wykona ten atak, zamiast prowadzić normalną walkę? Nie wiem, nie podoba mi się to totalnie. Totalnie mi się to nie podoba. Tak patrzę, że ileż nam zostało do tego, do tej połowy odcinka, żeby zrobić sobie cięcie. No dobra, jeszcze trochę mamy. Spokój się. Dobra, nie, wyleczę się, bo to... Jak zrobi tą szarżę z powietrza, to jest moment i ja tego zdrowia nie mam. Nawet nie tą szarżę, nawet nie tylko to musi. Dobra, już muszę uważać. Muszę uważać, a ja nie mam energii. Dobra, nie, ja robię dystans teraz. Teraz robię ten dystans, już muszę uważać. Znaczy, teraz sobie pozwolę podejść, bo na razie nic nie robię. No oczywiście. Oczywiście. No i to jest idiotyczne, dla mnie to jest po prostu idiotyczny atak. Totalnie idiotyczny, bo nie potrafię go wyczaić. Ja wiem, że gdzieś jest ten złoty środeczek na niego, ja się domyślam. Zdaję sobie z tego sprawę, ale ja go nie widzę. Tyle prób, tyle różnych podejść i nadal się na to łapię. Także no niestety. Nie będę ściemniał, ale nie widzę wyjścia z tego ataku. Bardziej, że skubana też mnie ściemnia, krąży, myślę, że nie zrobi tego, a za chwilę podchodzę, żeby ją walnąć, no bo od tego jest walka. A ona, kuźwa, sobie zaczyna wbijać się w powietrze i mnie tym spamować. To będzie coraz gorsze, to będzie... O ile można zrobić gorzej niż teraz. Ma full HP, wszedłem, wyszedłem. To będzie coraz gorsze, szczerze mówiąc. Ale sobie zrobimy cięcie i lecimy dalej. Ja tak jak powiedziałem, nie odpuszczę. Najwyżej będzie całe 5 odcinków z rzędu, kiedy będę z nią walczył, ale nie odpuszczę i ja nie robię żadnego innego, bo po prostu muszę mieć ją skończoną. Muszę mieć ją skończoną. Dobra. Lecimy. Lecimy! Próba na numer milionowa. I na tym się na pewno nie skończy.
Nie wiem, co mam tu zrobić. No to jest drugi popieprzony atak, którego nie umiem. To jest zwykłe machnięcie mieczem, a ja kuźwa biorę na siebie co drugi jej atak tam. Dobra, nie no, muszę uciekać. Tak, muszę uciekać. Jasne. Gdzie i od kogo? Od swojej śmierci czy głupoty? Bo już nawet sam nie wiem. O Boże, nie wiem, nie mam pomysłu. Totalnie. Zwykłe machnięcie. Gdyby to jeszcze jakieś były potężnie skomplikowane umiejętności. Ja w ogóle też, to też pamiętam, mówiłem jeszcze przy Sekiro nie, Sekiro się rządzi innymi prawami. Ale Soulsów nienawidzę humanoidalnych bossów. Dla mnie to jest... Ja lubię potwory, lubię coś takiego, walczyć z czymś takim, jakimiś abominacjami i tak dalej. Humanoidalni zawsze mnie robią i są dla mnie akurat najmniej ciekawi, no po prostu takie właśnie takie po prostu machnięcia, które was robią, nie? Znaczy mnie robią w tym przypadku. Ale no mówię, no jakoś tak najmniej ciekawe, że wolę, żeby jakiś wiecie, konkretny potwór mnie robił, a nie humanoid, który się leczy atakami jeszcze do tego. Okrutne. Ja muszę się leczyć, ja nie mogę walczyć. Kuźwa, no jakbym nie brał tego komba chociaż na siebie. Jakbym chociaż to kombo już umiał unikać, to już by było coś. No. To teraz podejdę i wyskoczysz w górę. Teraz wyskoczysz w górę. A ja nie mam dystansu. Dobra, robimy cięcie i lecimy dalej. Także teraz sobie już zrobię cięcie. No i już jestem z powrotem. Pozwoliłem sobie też troszeczkę pokombinować. To znaczy poszedłem sobie, żeby nie tracić już czasu, bo to i tak będzie cały odcinek na klepanie jej. Pozwoliłem sobie zmienić broń i ulepszyłem do 10. Tę broń i tę broń. Ze względu na ich umiejętności do krwawienia i do skoki, bo widzicie, że ona robi dystans i dopiero jak gdzieś podchodzę bliżej, to ona zaczyna mnie klepać, ale może z tą umiejętnością będę w stanie ją jakoś tam porządniej oklepać. I tak samo przypisałem sobie więcej punktów skupienia, żeby móc z tej umiejętności faktycznie korzystać. Nie wiem, po prostu ja już zaczynam kombinować, bo zazwyczaj to po prostu robię bossa tak długo, aż go nie zrobię z tym, co mam. Ale jeśli już widzę, że sprawia takie problemy, to już zaczynam kombinować i byle nie do tarczy. Bylebym nie musiał wyciągnąć tarczę. No i właśnie o to chodziło. No to ma jakiś sens. Ładne obrażenia weszły. Nie wiem, krwawienie też weszło, bo jestem podpalony. Tylko teraz tak, czy one, ty wyskoczysz łaskawie? Bo ty pewnie teraz wyskoczysz, co? Albo i nie. Dalej, dawaj ten atak swój, ukochany. Nie ten! Ja wiem, że tym też mnie robisz jak chcesz, ale nie o ten mi chodzi. Totalnie nie o ten. Chodzi mi o ten, co wyskakujesz w górę, jedziesz. Ja sobie jeszcze łyknę niebieskiej. Nie wiem, o właśnie, wiedziałem, że striggeruje to. No kuźwa, to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest to, no już... Mniej więcej chyba wiem, o co chodzi. Ale to nie jest to, niestety, jeszcze nawet nie jest blisko. Czemu odskakujesz, kobieto? Te punkty skupienia nie są za darmo, a jeszcze muszę mieć na drugą twoją fazę, koleżanko. I zobaczyć, co ty tam tak naprawdę robisz. Bo nawet dobrze nie zobaczyliśmy. No kuźwa, ale czemu ty do przodu nie skoczyłeś, panie? Ona zaraz się wyleczy z tego, co my ją zbiliśmy. Aha, na drugi raz to odpala. No to tyle. To jest to, że ja nawet nie potrzebuję tyle fiolek zdrowia, bo ja nie jestem w stanie się wyleczyć po prostu. Nawet nie wykorzystam tych wszystkich. Nie pamiętam, że mieliśmy jakąś walkę, że wykorzystałem wszystkie fiolki zdrowia. Próbuję pomyśleć. No nie wiem. Dobra, mam w razie czego jeszcze ten drugi miecz Morgotha, ale on jest wolniejszy i tego się troszeczkę obawiam. Ja tutaj nie mogę sobie pozwolić na wolniejsze ataki, no bo ona robi dym. Ewentualnie bo kataną najprawdopodobniej nie będę jej przerywał animacji przy lekkich atakach, tak podejrzewam. A tamtą bronią mogę, więc tamtą mogę wykorzystać właśnie do tego ewentualnie.
I co, już mogę cię sprowokować do skoku, czy jeszcze nie? Na razie sobie po prostu dobiegasz. Robisz, skracasz dystans, ciekawe. No teraz na przykład jej nie przerwałem animacji. Nie wiem. Poryte. Dłużej, panie, to pij. Tak, wiesz, usiądź sobie, kuźwa, rozwiń kocyk, zrób piknik i wypij sobie ten eliksir. Myślę, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Lecimy dalej. Mamy całe pół odcinka jeszcze, a jak nie, to mamy kolejne odcinki, żeby ją klepać. Więc mamy bardzo dużo czasu. Tak jak mówiłem, ja jeśli ją zrobię w którymś odcinku, to będzie w opisie, że jest zrobiona i w której minucie. Także tak to będzie wyglądało. Lecimy. Malenia, kuźwa mać. No, już widzę, jak robi obrót, że... No ja tego nie przerwę. Kuźwa, czemu raz odskakujesz, raz nie? Dobra, teraz trzeba ją sprowokować do skoku. Dalej, no skacz. Jedziesz. Dobra, ja sobie odnowię punkty skupienia w tym czasie, dopóki ona się zastanawia. W którym momencie chce na mnie skoczyć. Kuźwa! Mniej więcej chyba wiem, o co z tym chodzi, ale no... To jeszcze nie to. Próbuję uciekać, zrobić roll w jej stronę. Przy tych trzech combo. To jest mój sposób na ten moment. Dobra, nie no, muszę się wyleczyć. Nie wiem, czy jeszcze marnować te punkty skupienia. Czy już sobie zostawić to i wyciągnąć może to. No nic, pożonglujmy, pobawmy się z nią w ten sposób w takim razie. Tylko się boję, że ona mi zaraz zrobi jeszcze raz to combo, no. A to będzie problem troszeczkę. No, tutaj zajebiście ją wytrącę z równowagi właśnie. O, jest! Tragedia. To jest zakrawał po prostu tragedia. Nic więcej. Dobra, wracam na razie do tej katany. Ja muszę na drugą fazę bardziej popatrzeć i się nauczyć. Dobra, dochodzimy jakoś do tej drugiej fazy, no. Tutaj nie wiem, kiedy mogę do niej podejść, kiedy to zejdzie, cholerstwo. No jeszcze nie teraz na pewno. Nic nie widzę, kuźwa mać, no ludzie. No, widzę, że z healowaniem się i z punktami skupienia to tu będzie tragedia. Bo tu już jest bardziej nakręcona. Znowu się wbije z tym kwiatem. Co to mnie atakuje? Co to ma być, kuźwa? Ona jeszcze jakieś przyzywa gówna. Nie wierzę w to po prostu. Ja nie wierzę, w co tu się dzieje. Myślę, cały czas kotuję, myślę. Ten kuźwa, co ja mam zrobić? No, kombinuję, próbuję przeanalizować. Wszystko, czego nie potrafię ogarnąć tutaj przy tej walce. I nie potrafię, no nie potrafię. Po prostu nie potrafię. Mamy już jakiś minimalny na nią sposób, ale to jest dalekie od zrobienia. To jest strasznie dalekie. Bardzo dużo od RNG jeszcze u mnie zależy. Chociażby z tym zajebistym atakiem z wyskoku. Dobra, na jedno combo mnie jeszcze stać. Na ziemię! Gdzie tam do góry? Dobra, ale teraz tak cwaniacze, ja potrzebuję się wzmocnić.
Dobra, oficjalnie to jest na razie chyba najlepszy pomysł, ta broń na nią. Proszę bardzo, cztery razy chyba dostała z tego kombo. Nawet nie zdążyłaś, kuźwa, do góry wskoczyć. No ale co z tego, jak teraz dopiero zaczyna się jazda? Za wcześnie, dużo za wcześnie. Jest dobrze, że tutaj też mogę jej przerwać animację. Nie mogę za wcześnie teraz wejść, bo mnie zatruje. No ty, ale to było... Ale to było bez sensu, no kuźwa, najlepsza próba jak na razie, no. Ona też robi te powolne ataki, kurde. No dobra, ale może coś tu wyniosę z tego. No muszę spamować tym skillem, no. Nic innego mi nie zostaje. Wyczuć gdzieś ten moment, gdzie ona po prostu nie... Będzie miała przerywane animacje i będę ją klepał. To jest jedyny sposób. Dobra, lecimy kuźwa dalej. Na mendę. Wiesz, jak podbiega. Czemu ci to nie przerwało? No i zaraz wbije się w górę. No, jestem troszeczkę nieprzygotowany. Dobra, sprowokujmy może ją znowu do tego po prostu. Właśnie. Dobra, chyba jedna z lepszych prób na razie. Ej, czemu kuźwa... Czemu tego nie przerwało, co? Się wyleczyła praktycznie tyle, co ją zbiłem. No nic, dobra, nie, piję. Nie oszczędzam, po prostu muszę tą umiejętnością. No przestań, klep ją po prostu. Nie no, co ty robisz? Wycofaj się, panie. Dobra, 4 eliksiry na tamtą fazę. To brzmi legitnie. To brzmi bardzo legitnie, ale cieszę się, że chociaż do tej fazy kuźwa dochodzimy już jakoś tak rozsądnie. Dobra, piję szybciutko. A to jest z tymi atakami, kuźwa. O, to jest też okrutny atak z jej strony. Dobra, pijemy szybciutko, jedno, drugie. I lecę. Za wcześnie znowu. Żegnam panią serdecznie. Ta minuta, ta walka będzie kuźwa w opisie. Jako ostatnia. Mam nadzieję, kuźwa, błagam, mam nadzieję. Ja się tak cieszę. Zajebiście. Dobra. Pani już podziękujemy. Proszę się już uspokoić. Nie, już naprawdę. Mam w dupie, kim był ten Mikuel, naprawdę. Zamknąć się proszę już. Chce się napawać swoim zwycięstwem. Na równego sobie, błagam cię. Wizerunek. Wielki run. Tragedia. Tragedia. 480 tysięcy za nią dostaliśmy. Nie wiem, jedna naprawdę najtrudniejsza walka. Dla mnie osobiście najtrudniejsza walka w całym Elden Ring. Nie wiem, co jeszcze będzie dalej oczywiście. Bo nie skończyliśmy jeszcze.
ale nigdzie tak nie nawyzywałem jak tutaj. To jest po prostu apogeum, że musiał sięgać po coś specjalnego. No ja tak zazwyczaj nie robię, no znaczy jadę swoimi brońkami i się uczę walki. Jeśli ja już sięgam po coś i kombinuję, to znaczy, że już naprawdę jest źle. I właśnie tak było tutaj. Cieszę się, że mieliśmy te bronie, że tutaj dało radę. No. Wymagająca, bardzo wymagająca, no. Strasznie wymagająca walka. Dobra, mamy moją helisę i wracam do mojej kosy. W razie czego te dwie brońki sobie zostawiam. Dobrze, że nafarmiliśmy te kamienie. Jezu, co ja robię? 30 razy przelatuję brońki. Dobra. Zaraz tak, poczekaj, ja muszę... Wow. To jest bug, czy tak miało być? Bo wcześniej tego nie było chyba, nie? Nie no, tak miało być chyba. No bo to jest teraz takie zmaterializowane. Ej, może to jakoś ładnie rosło, ja nie patrzyłem. Muszę jeszcze raz ją zrobić. Muszę jeszcze raz ją zrobić, żeby zobaczyć. Ej, kuźwa, ja sobie sprawdzę na YouTubie, jak ludzie, jak robili tą właśnie fazę z tym rolowaniem. Z tym półrolowaniem, z tym jej combo, co w powietrze wyskakuje. Jestem bardzo ciekaw, jak oni to robili. Oh. Na chwilę ulga, dopóki czegoś nie spotkamy. Nawet widzicie, że nie wiem, co mam ze sobą zrobić w tym momencie. Nie wiem, weźmy tą wytrzymałość do... O kuźwa, do 50 wbijmy sobie. No, obrażenia mamy cały czas. Dobra, to zrobiliśmy. Butelki, przerzucę sobie butelki, dopóki pamiętam, bo tu na razie nie potrzebuję. Na razie. Bo co dalej będzie mnie czekało, no to mówię, no nie wiem. Może za chwilę znowu wyciągniemy to w ten sposób. Dobra, i idziemy zobaczyć wizerunek i runkę, gdzie mamy odpalić runkę. I z tego co rozumiem, w tym momencie idziemy do tej kuźni olbrzymów. Rozwój postaci? Nie, no co ja robię? Tepnąć się chcę. Teraz będziemy lecieć, bo nie ma tu nic, nie? Czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy na pewno tu nic nie ma. Ale nie, nic nie widzę. Albo jeszcze zanim wizerunek, to sprawdźmy, która to jest wieża. Sprawdźmy, która wieża, bo później do babci dwa razy będziemy musieli iść. Z wizerunkiem i z runką, żeby się pochwalić. 4, 5, to będzie szósta, tak? Dobrze liczę. Maleni. Odszukaj odosobnioną boską wieżę, która leży za zagubionym wielkim mostem. Zagubionym wielkim mostem. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to tu było takie odcięte. To jest odcięte? Nie, to jest odcięte. Zachodniego Altus. Wschodniego Altus. Któregoś nie odpalaliśmy i nie pamiętam którego. Sprawdzimy najpierw to. Sprawdźmy sobie to i odpalimy. Oh, ale czuję ulgę, naprawdę. Kuźwa. Ja naprawdę myślałem, że będę tu siedział niezliczone ilości godzin, ale jakoś siadło. Dobra, to jest otwarte, czyli tu byliśmy, nie? Tak, nie ma runki, czyli tu byliśmy. Ja już też nie pamiętam, gdzie byłem, a gdzie nie. Także po prostu metodą prób i błędów muszę poskakać po tych wieżach i sprawdzić. Mi się wydaje, że gdzieś odpalaliśmy, ale w końcu tam nie doszliśmy i nie wiem, czy to nie była ta właśnie. No, bo tutaj też byliśmy. Kuźwa, to która to będzie? Odosobniony wielki most. A tam? Byliśmy tutaj? To nie wygląda na odosobniony wielki most. Ale już mówię, już naprawdę nie pamiętam, gdzie, co odblokowywaliśmy. Więc po prostu muszę poskakać. Ale nie, bo skoro jest od... Nie, tutaj powinno być zamknięte chyba. Aha, tutaj w ogóle nic nie było. Dobra, to mamy te dwie zrobione wieże. Znaczy sprawdzone, nie zrobione. Znaczy, bardzo możliwe, że to tu powinno być, tak? Znaczy powinno, no tak mi się wydaje, skoro tu ją klepaliśmy, ale tutaj nie kojarzę żadnego odosobnionego wielkiego mostu. Chyba, że to chodzi o któryś z tych tutaj. Właśnie, chyba, że to chodzi o któryś z tych tutaj. To tam nie było chyba takiej wieży. Nie przypominam sobie. Dobra, jeszcze tu raz sprawdźmy. Czy tutaj... Nie, to nie jest to. Tu jest ta z tym wieżą. Tu byłem. Tu chyba też byłem, nie? Selid. Sprawdzę. No, muszę popatrzeć, pokombinować. Najwyżej w następnym odcinku sobie tam zajdziemy, żebyśmy już tu nie błąkali. A później będziemy kombinować. Ale nie, w dół to nie może być. Co jest? To musi być w górę. No tylko to też nie jest jako to osobnione, przynajmniej nie kojarzę. Czemu tam było wejście w dół w ogóle?
Teraz tak myślę. Teraz sprawdzę, co tam jest na dole. A, czyli tutaj też byłem, tak? Winda jest na dole, tylko czemu nie mam tam... Boska wieża salić środek. Musiałem tam być, bo wieża jest, ale tam nie było utraconej łaski. To może podjechałem i wycofałem się. Muszę to sprawdzić. No i tu nie jest wielki most, tu nie jest odosobniony wielki most, także to też się nie sprawdza. Totalnie się to nie sprawdza. Ciekawe, jak tam się dostać w ogóle, teraz tak patrzę, czy to jest jedna z tych pierwszych wysp zupełnie. No nic, będę musiał niestety to chyba zostawić, na to wychodzi. Ej, tu jeszcze. Ale czemu tu nie mam? Odosobniona boska wieża, kuźwa, jak ja tam się dostałem? O, no to mamy zagwozdkę. Dobra, nie, nie, no tu nie muszę iść. Tylko jeszcze sprawdzę, co tam jest na dole, bo tam coś widziałem na dole. Jak ja się tam dostałem? Na pewno ze stolicy jakoś. Znaczy, no nie na pewno, ale tak mi się wydaje. Ja najwyżej sobie sprawdzę na jakichś poprzednich odcinkach. O, w następnym odcinku... ja sobie do następnego odcinka, czyli ten, który będę nagrywał po tym, ja sobie sprawdzę, gdzie tam byłem. Po prostu przejrzę sobie moje poprzednie nagrania i sobie sprawdzę. Czemu tutaj jest tyle krwi? Ej, tu jest jakaś lokacja normalnie. Kuźwa, tam miałem plecy. O, ty panie, prawie. Ej, tu jest normalnie lokacja. Dobra, kuźwa, to mamy kolejną rzecz. To jeszcze nie idziemy do kuźni. Jeszcze chciałbym to zrobić sobie w takim razie. Pełno krwi tu leży w ogóle. Dobra. Czekajcie. Myślę, co robić, bo jestem tak nawet nie mogę się wysłowić. Zakręcony dzisiaj. Idziemy tutaj. Zobaczymy, czym jest wizerunek. Co nam da ciekawego. A w następnym odcinku właśnie pójdziemy do tej wieży i zobaczymy, co tam jest na dole. Weź wizerunek. Jest jej broń, jej miecz, podzręczność jak najbardziej i krwawienie jak najbardziej. Chociaż ona nie nakładała krwawienia, co ciekawe. Ja sobie to oczywiście wezmę. No bo inkantacji nie potrzebuję. Ja sobie to wezmę, ja nawet sobie to od razu ulepszę. Z ciekawości zobaczymy, jak to wygląda. Bo i tak nie ulepszę tego na maksa i to będzie raczej typowo ciekawostka. A możemy jej strój kupić. Przynajmniej część, czekajcie, sobie od razu właduję runy, żeby kupić faktycznie wszystko. Ekwipunek. I teraz, którą byśmy potrzebowali? Dajmy sobie run bohatera. No nawet mi to nie starczy, gdzie? Tam było za 12 tysięcy te części. Run bohatera 5, mam 2, więc sobie jeden wykorzystam. 35 tysięcy. Nieźle. Nie, tego nie potrzebuję na razie. No, tutaj 12. I to wszystko, tak? Nie, tu jeszcze jest oczywiście zbrojka cała. I teraz mamy chyba wszystko wykupione, więc kolekcja się powiększa. Dobra. Tak myślę, że sobie ten odcinek już na tym skończymy, bo ja muszę sobie ochłonąć i dopić kawę. Z taką zwycięską kawę sobie dopić po tej walce. No i tyle, no. Jeszcze sobie zagadam, zobaczę. A nie, jeszcze sobie ulepszę tę broń. O, zobaczmy tę broń. Także ja sobie ją od razu ulepszę, nie będę się tam zastanawiał. Bo mówię, ja już i tak najprawdopodobniej do końca go będę już grał z tym, co mam. Więc już nie będę oszczędzał. No ma już plus jeden nawet, proszę bardzo. Zobaczymy, do ilu nam się uda, bo nie wiem, na którym nasze ponure się kończą. Do 9 się udało nawet. No 10 niestety nie zrobimy. Dobra, to przenieśmy się jeszcze gdzieś, gdzie możemy korzystać z tej broni i pójdę już do stolicy. Bo to cholera... A czekajcie, a stąd po prostu jakoś nie było? Zakazane... Nie, bo to były zakazane krainy. To jest ta droga taka zaśnieżona. Dobra, ale może stąd... A nie, bo to nie jest ta wieża. Dobra, Boże, ja nie patrzę na tę wieżę. Ona jest jeszcze niżej. Źle patrzę, nieważne. Nieważne, przyszliśmy tutaj przetestować. Także kosę sobie na razie wyrzucam. Gdzie jest pani brońka? Dłoń. Maleni. Prawie jak... O, czekajcie. Nie no, jest długaśny. Jest długaśny jak było. Taniec ptaka wodnego. Ja sobie to zostawiam. Ja sobie to kuźwa zostawiam w nagrodę. Ma to dużo mniejsze obrażenia.
Aha, bo tu mistycyzm jest mi niepotrzebny. Kuźwa, zaraz najwyżej pójdę sobie znowu przerolować statystyki. Dobra, to w następnym odcinku sobie może przerolujemy te statystyki pod te broni i się pobawimy czymś nowym. Tutaj krwawienie też wchodzi, tak że jestem w domu. Także dobra, ja wam tutaj ślicznie podziękuję. W następnym odcinku pójdziemy odpalić wielką runę tego bossa, którego pokonaliśmy. Zrobimy sobie restart skilli, statystyk, żeby pod tę broń, pobawimy się trochę nią. Najwyżej później znowu pod mistycyzm wrócimy i zejdziemy tam na dół, co przed chwilą znalazłem, że tam jest jeszcze jakaś ścieżka tam na dole w tej wieży. Także tutaj wam bardzo dziękuję za samo oglądanie. Bardzo mimo wszystko satysfakcjonujący odcinek i na razie.